No dzień dobry Państwu, jesteśmy na znanej Wam już plaży Nakpa. Tylko tym razem idziemy w tamtym kierunku, chcemy wejść na tę górkę tam. Tam chyba jest jakiś punkt widokowy, chcemy to sprawdzić. Często niektórzy z Was, którzy byli w El Nido, w Port Barton czy ogólnie na Palawanie, piszą do mnie: zobacz to miejsce, musisz je zobaczyć, tętni życiem, jest tam mnóstwo ludzi. No i jednym z takich miejsc jest Mad Monkey w El Nido, a dokładnie na Nakpan Beach, tu gdzie teraz jesteśmy. Miejsce to słynęło z tego, że była tutaj zawsze impreza, mnóstwo ludzi, często były happy hours, czyli godziny, kiedy otrzymujesz alkohol za darmo, no i ogólnie było tu mnóstwo nawalonych młodych ludzi i była zawsze impreza. No dziękuję za polecenie, ale zobaczcie, jak Mad Monkey wygląda teraz. No i fiesta at Mad Monkey. Se metió allá. Kora wbił, znaczy teren z innymi psami, rozbójnicy. No więc tak wygląda Mad Monkey, moi drodzy. Nie ma tu nic, nic się tu nie dzieje. Nie ubolewam nad tym, bo akurat tego typu imprezowanie, gdzie wszyscy są nawaleni, średnio mnie kręci, średnio lubię tego typu hałas w okolicy. Ten pomysł na biznes skopiowali zresztą właściciele miejsca Cocorico w Port Barton. Miejsce to słynęło z tego, że właśnie tam były happy hours. Mogłeś się nawalić w ciągu godziny, a później wiadomo, że oni zarabiali na tym, co się później kupowało po tej godzinie. No ale efekt tego był taki, że zgraje pijanych turystów, obcokrajowców, żygających po wsi, mnóstwo hałasu, skarżący się sąsiedzi i tak dalej. Powiem tak, jak przyjechaliśmy tam z Ulą i Zignanin do Port Barton i to było otwarte, to nie zajrzeliśmy ani razu, bo nie kręcą nas tego typu imprezy. Tu mamy jakieś urządzenia do połowu ryb, łódeczki. Na tą wyspę kiedyś tam bym się chciał wybrać, ale do tego potrzebna będzie łódka. Lubiste? Ogólnie to my jesteśmy tak trochę w rozkroku z tymi podróżami. Przyjeżdżamy w to miejsce Nakpan Beach, bo tu można dotrzeć samochodem. Kajakiem możemy dojechać w niektóre miejsca, ale większość odleglejszych kierunków, takich jak wyspy właśnie, to do tego potrzeba łódki. Organizowanie tak zwanego island hopping jest upierdliwe, bo trzeba powiedzieć dzień wcześniej, że płyniesz. Później nie wiadomo, czy będzie pogoda. A nasza łódka jeszcze czeka na rejestrację. Gdy ją zarejestrujemy, no to wtedy będziemy pływać. Mam nadzieję, że zdążymy przed pochmurną pogodą. Naprawdę deszczową pogodą. Jesteśmy w ciekawym miejscu. To jest plaża Nakpan przed nami. Tutaj jest taka górka, a po lewej stronie jest inna plaża. Tam widzicie dzieciaki, które grają w kosza. I zaraz zobaczymy właśnie tę drugą plażę. Idziemy do niej. Tutaj ktoś też ma dom. Bawuł sobie tam stoi. A tutaj widać tę drugą zatoczkę, brzydszą. Woda jest tu mniej ładna, nie ma ładnej plaży. Ale jest to ciekawe, że z tej strony jest jedna plaża, a z tej strony jest druga plaża. Tak więc podsumowując, tu jest plaża Nakpan, chmury nad Palawanem, a tutaj jest druga plaża, której nazwę podam na dole, teraz nie pamiętam, i z tyłu widok skał, które są, gór, przepraszam, które są naprzeciwko El Nido. I El Nido jest tam. A tu jest taki cypelek, zaraz wam pokażę na mapie, jak to wygląda. Przepięknie te palmy wyglądają. Tu ciekawostka, słuchajcie, bo ruiny jakiejś łodzi, ale nie tylko samej łodzi, bo jest tu też silnik. Chyba stała tu tak długo, że ten silnik już jest niezdatny do użytku. Po prostu tak, faktycznie musiał zardzewieć i nie opłacało się go stąd wyciągać. Śmieci, klasyczek niestety. Śmieci jest sporo tutaj. Kurde, no trzeba być debilem, żeby wyrzucić szkło. Chociaż w sumie tu nie ma segregacji śmieci, także czego oczekujemy. Nigdy nie byłem z tej strony tej plaży i ciekaw jestem, jak woda tutaj wygląda. Znając Nakpan, to wygląda super tutaj, tak samo jak po tamtej stronie, no owszem. Super, przezroczysta. Myślę, że tutaj popływam. Po drugiej stronie jest jakaś wysepka mała. Jakiś mini resorcik chyba, ale wygląda... Nie no, paskudne to jest. Jakieś domki po prostu opuszczone chyba. Stąd to można tam dopłynąć, a może nawet przejść, jak jest odpływ. Zaraz polatamy dronem, zobaczymy, jak to z góry wygląda. Jest super transparentny. Jest super. Zobaczcie, tutaj motocykle dotąd dojeżdżają i stąd zawracają. Igna mówi, że to jest portal Harry'ego Pottera, że tutaj do... To jest portal Harry'ego Pottera, tutaj dojeżdżają. Jak i desaparecen, wes? Si, solo tienes que ir muy rápido y desapareces aquí en esa roca. Cuidado, no quiero ir por allá. Jak już tu jesteśmy, to zanim popływamy, idziemy zobaczyć, co tam jest pod koniec. Jeszcze tymi skałkami się przyjdziemy. Jest odpływ ewidentnie teraz. Ja w buciorach, bo klapek już nie ma.
Trzeba nowe kupić. Siema, ziomeczku. No tutaj tak średnio ciekawie. Dobra, idę odpalić drona i idziemy popływać. Kilka godzin później porządnie popływaliśmy w morzu. My idziemy z ziomkami. Oni za nami idą cały czas, to znaczy one, te dwa psy. Podobają mi się te kolory. Nad lądem chmury, a tam słonecznie. Patrz popołudniowo, już jest 17:34. ¿Por qué estás en el agua? Las niñas. Sí. No quiero que me piquen, estoy cansadísimo. Tak, gryzą nas te meszki. Dlatego się moczymy w wodzie, żebyśmy byli słoni. Te nas nie będą gryzły. Tu jest taka wioska rybacka. Oni to chyba nie za bardzo zwrócili uwagę, że turystów nie ma. Nie ma chyba dużej różnicy dla nich, tak mi się wydaje. Ciekawe, że na nich jakoś te meszki nie mają wpływu. Albo się przyzwyczaili, albo nie wiem co, może się czymś smarują. Tu życie toczy się pewnie mniej więcej jak przed pandemią. Dochodzimy już do naszego samochodu. Kora jak zawsze jest z przodu. On jest w stanie wywąchać ten samochód bardzo dobrze. A że unika tych meszek, no to będzie pierwszy przy nim. Ostatnie ujęcie, bo nikt mnie gryzą niemiłosiernie. I rzut oka w tym pięknym świetle na palmy. Urocze to wygląda. Idę do samochodu. Wystarczy, że się odejdzie dosłownie kilkadziesiąt metrów, nawet 20 metrów od plaży i już tutaj nie ma tych nikniks. One chyba mieszkają, z tego co pamiętam, w piachu. Tutaj tak daleko nie przelatują.
No i Kora, tak jak myślałem, jest tutaj. Czekał już na nas koło samochodu. Hop. Hop. Sorry. I już jest w środku. Oh. A mamos los niknicks, a? Wyjeżdżamy z Nakpan, to jest taka wioska. Tutaj jest, drogę robią nową. Zobaczcie, jaki trajek w środku. Parę osób siedzi. 7-8 osób potrafi wejść do środka. I to nie tylko dzieci, dorośli też. A tutaj dzieciaki się bawią na budowie. Tak jak my kiedyś. Boomer mode on. Zatrzymaliśmy się na chwilę, bo zobaczcie, jaki jest zachód słońca. Już się trochę odbija w szybie, ale zaraz zobaczycie go, jak wygląda realnie. No, a ogólnie to uwielbiam w tym klimacie to, że możesz sobie na wozaka chodzić zawsze. Jesteśmy w miejscu, które się nazywa Republika, gdzie też wcześniej bywało otwoczne, a teraz jest pusto. Pijemy sobie browarka i czekamy na zachód słońca. To jest fajny rzut, może tak bym ponagrywał. Ale nie, bo mi ręka zaraz odpadnie od trzymania tego obiektywu z aparatem. To znaczy aparatu z obiektywem, statywem i mikrofonem, także idę się leniwie rozsiąść. Ten ostatni film naprawdę wywołał spory ruch w komentarzach. O wiele więcej komentarzy jest niż wcześniej. Temat jest kontrowersyjny i przyznam wam szczerze, że ja byłem niemalże na 100% pewien, że ja po prostu zapowiadam ten film, który opublikuję. Większość z was pisze w komentarzach, żebym nie publikował tego filmu w związku z tym, że są moi znajomi w Wenezueli, jest moja była dziewczyna, jest rodzina Ignalin i tak dalej. I ja tak naprawdę nigdy tego filmu nie chciałem publikować właśnie w związku z tym. Natomiast to ich na mnie namówiła, żebym opublikował, bo w ogóle na nas te filmy robią o wiele większe wrażenie niż na Wenezuelczykach. Na nich to jest, normalne, tak. No, policja zlikwidowała gościa w centrum o 15:30. No, to normalka jest. Dlatego też oni w większości mówią, że no, można publikować i tak to na nikim nie zrobi wrażenia. I to ich na mnie namawiała do tego, żebym opublikował ten film, jeżeli chce. I ja byłem niemalże, tak jak wam przed chwilą powiedziałem, pewien, że to zrobię i tylko zapowiadam go w daily. No ale teraz jak czytam wasze komentarze, to myślę sobie, że w sumie co ja w ten sposób osiągnę, że to opublikuję? Prawdopodobnie nic. Natomiast to, co mogę zrobić, to opublikować zdjęcia ofiary, podać datę i umieścić to na hiszpańskojęzycznych, związanych z Wenezuelą, forach. I może w jakiś sposób da radę zlokalizować, kim jest ta osoba, ofiara. Filmu i tak nie udałoby się prawdopodobnie opublikować na YouTube. Zostałby na pewno zdemonetyzowany, to tam PAL 6, ale zostałby prawdopodobnie zablokowany. No chyba, żebym wyblurował ofiarę, no to może wtedy by w jakiś tam sposób przeszedł. Ja w ogóle myślałem, że ten film opublikuję na stronie LiveLeak, ale ostatnio się dowiedziałem, że ta strona jest zablokowana od maja. To znaczy nie zablokowana, właściciele postanowili, że ją zamykają po kilkunastu latach. To była taka strona, taki drastyczny YouTube, gdzie nie było za bardzo cenzury, gdzie można było wszystko wrzucać. No więc tak, finalnie wczytując się w wasze komentarze, przemyśliwszy sprawę, dochodzę do wniosku, że nie opublikuję na razie tego filmu, a prawdopodobnie opublikuję zdjęcia ofiary i postaram się zlokalizować, kim jest ta osoba. Jeżeli ktoś z was zna jakieś fora związane z Wenezuelą i chciałby mi pomóc w tym, żeby to nagłaśnić, to możemy zrobić to razem. Przy podjęciu tej decyzji biorę pod uwagę fakt, komu mogę zaszkodzić, jakich kłopotów mogę narobić moim znajomym i sobie i co tym osiągnę. W tym momencie pokazywanie tych policjantów nie ma sensu. Ważniejsze jest ustalenie, kim jest ofiara. My od początku z moim kolegą taksówkarzem, gdy jechaliśmy i później rozmawialiśmy o tej sytuacji, to ja byłem niemalże pewien, że oni zlikwidowali kogoś, kto wcześniej zabił policjanta. Wydaje się to być wysoce prawdopodobne, aczkolwiek niepewne, bo nic nie wiemy, bo
ciało zniknęło po 70 sekundach od strzału i zostało zabrane przez przygotowany wcześniej samochód Wydziału Zabójstw, który ci policjanci przywołali. On tam czekał po prostu na to. To też przeczy tym hipotezą niektórych z was, że być może on popełnił samobójstwo, albo to on zaatakował policjanta. No nie. To było wszystko przygotowane, tam czekał samochód na to, żeby zabrać jego ciało i w 70 sekund od strzału nie ma ciała, nie ma dokumentów, nie ma śladu po tej sytuacji. A najsmutniejszym obrazem tak naprawdę jest bierność Wenezuelczyków, którzy po prostu albo nie reagują w ogóle, tak jak ci na początku filmu jest strzał i oni... A, kolejny strzał, albo się boją i odchodzą. Natomiast też bym tutaj nie przyklejał do tej sytuacji absolutnie roli reżimu, że to niby był wróg reżimu i że to dlatego, że jest tam reżim socjalistyczny, to w związku z tym to się nie wyjawi. Nie, to jest po prostu bałagan, pomieszanie bandytów z policjantami, oni mają wspólne interesy. Tam jest, wiecie, no, mętna woda, gdzie grube i mniejsze ryby łatwo się mogą ukryć. No, taka sytuacja tam jest i faktycznie, biorąc pod uwagę 90% z waszych komentarzy i przychylając się im, przemyśliwszy wszystko, na razie zawieszam publikację tego filmu. Za dużo strat względem zysków, jakie można osiągnąć, ale ofiarę postaramy się znaleźć. Marne szanse, bo już wcześniej wysłałem moim znajomym z Wenezueli dziennikarzom zdjęcia tej ofiary i nikt nie był w stanie namierzyć, znając nawet datę tego wydarzenia. To tyle na dzisiaj, słuchajcie. Zaraz wam odpalę tutaj jakiś widoczek z drona, żeby pokazać, gdzie mieszkamy i jak wygląda okolica. No i życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia niedługo, pewnie za 1, 2, czy może 3 dni. Cześć. Kora, ty już jesteś gotowy na Europę ewidentnie, jak ty śpisz w wannie. To już nie jest filipiński pies, on chce do Europy. Smiled on my soul, told me a story too good to grow old. Wide open space, joy in my heart, in the gardens of Manito Park. I'm homesick most for a place I don't know, but I don't know.